Krzysztof Krasula, nadleśniczy Nadleśnictwa Spychowo. Witam Państwa na 8. Mazurskim Konkursie Sygnalistów Myśliwskich imienia Tomka Napiórkowskiego w Spychowie. Konkurs odbywa się cyklicznie co roku od 8 lat. Organizatorem tego konkursu jest Spychowskie Bractwo Strzeleckie, Nadleśnictwo Spychowo oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie. Przy udziale współorganizatorów jak Ochotnicza Straż Pożarna w Spychowie, gmina Spychowo oraz wiele innych podmiotów przemysłowych czy też społecznych, samorządowych działających na terenie rejonu szczycińskiego. Dużą rolę również odgrywają tutaj koła łowieckie, które angażują się i uczestniczą w organizacji konkursu, wspierają konkurs sygnalistów myśliwskich finansowo oraz organizacyjnie. Jest to wielkie święto myśliwskie, muzyki myśliwskiej, tradycji myśliwskiej, które odbywa się w Spychowie, tak jak wspomniałem już, cyklicznie od 8 lat. I praktycznie nie ma roku, żeby nie przyjechało na ten regionalny konkurs mniej niż 100 sygnalistów. W tym roku również mamy zarejestrowanych, zgłoszonych do konkursu ponad 100, a właściwie blisko 120 uczestników. Konkurs, który tutaj został zorganizowany po raz pierwszy w 2005 roku, to przede wszystkim taka odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska. Silne środowisko związane z łowiectwem, z myśliwstwem, z kulturą łowiecką, no wręcz potrzebowało takiego konkursu, który mógłby właśnie tutaj ich integrować i gromadzić i w jakiś sposób no wypełniać tą potrzebę tej tradycji kultury myśliwskiej. Jak również grono zapaleńców, które przy Nadleśnictwie Spychowo realizuje swoją pasję, ponieważ przy Nadleśnictwie Spychowo działa zespół sygnalistów myśliwskich, który ewoluuje, jeśli chodzi o formy organizacyjne, jak również chcę powiedzieć, że Nadleśnictwo Spychowo doczekało się również mistrza Polski w graniu na sygnałówce myśliwskiej, Adama Jerzewskiego, który jest tutaj. Były mistrz Polski, ale zespół sygnalistów myśliwskich Leśna Brać przy Nadleśnictwach Spychowo i Strzałowo powstał 2 lata temu. Powstał z połączenia dwóch zespołów, które grają dotychczasowo w klasach mistrzowskich. Zespół sygnalistów myśliwskich Bielik przy Nadleśnictwie Spychowo oraz zespół sygnalistów myśliwskich przy Nadleśnictwie Strzałowo. Ponieważ jesteśmy sąsiednimi, że tak powiem, sąsiadami, bardzo dobrze się z kolegami znaliśmy, postanowiliśmy połączyć siły, też duży może więcej. Ale no, dzięki Bogu udało się zachować przy tej ilości również jakość. Aktualnie nie schodzimy z podium mistrzostw Polski. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się przywieźć na Mazury róg wojskiego. Jesteśmy jednym z najliczniejszych zespołów sygnalistów myśliwskich. O ile właśnie w 2005 roku, gdy startowały konkursy w Spychowie samym grały 4 osoby. Aktualnie gra nas w zespole 20 osób, a jeżeli byśmy policzyli jeszcze osoby, które przewinęły się w ciągu tych 5 lat przez Spychowo i Strzałowo, to blisko 35 osób tutaj w tym rejonie grało lub gra na sygnałówce. Więc, no, a naszą taką chlubą jest młodzież. Po prostu uczymy młodzież gimnazjalną, która przychodzi, chce się uczyć nauki gry na rogu. Co więcej, żeby było ciekawe, praktycznie rzecz biorąc, w większości nie mają w ogóle związku ani z nadleśnictwem, ani z łowiectwem. I właśnie przez grę na rogu myśliwskim dwójka podjęła już studia leśne. Kolejnych 3 zapisało się na kurs do Polskiego Związku Łowieckiego, więc to jest ciekawe, że właśnie przez róg myśliwski można dotrzeć do dzieciaków i zarazić ich tą pasją. Nie? Thank you.
zapraszamy Waldemara Abucewicza z Kołowieckiego Dzięcioł w Miłomłynie. Proszę bardzo. Dokładna tajemnica. Jakie to drzewo? No i co? Jest. No ja wiem jakie. No, przeczytaj pani pytanie. Które z drzewa zwierzę teraz bez ssaków? Jest. Bardzo dobrze. Tutaj? Tutaj pojedź? Tak, tak. Zgoda? Dziękuję. No już możemy. Jest to stanowisko Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie. Tutaj udział biorą 3 nadleśnictwa. Jest to Strzałowo, Spychowo i Mrągowo. Przy okazji właśnie takich spotkań czy imprez promujących edukację i kulturę leśną prezentujemy nasze zadania, nasz dorobek i nasze cele w takim stoisku. Oczywiście jest tu również konkurs leśny, w którym promujemy, w ramach promocji rozdajemy nagrody. Na czym ten konkurs polega? Konkurs jest głównie skierowany do młodzieży, do dzieci, ale dorośli też biorą udział chętnie w tym konkursie. Propagujemy wiedzę leśną, chcemy przybliżyć ten świat, w którym my pracujemy. Chcemy uwrażliwić społeczeństwo na potrzeby środowiska leśnego. Kierusza Szypowska, jestem pracownikiem Nadleśnictwa Spychowo, zajmuję się ochroną ekosystemów leśnych. Thank you.
uszczelniamy. No, jest taka tajemnica naszego sukcesu przyszłego. Ostatnie poprawki. Drużyna jest bardzo złożona. Nadleśnictwo Strzałowo, Las Kabacki i Las Koluszkański. A właśnie razem mamy opłynąć dwie bojki i wrócić tutaj szczęśliwie na brzeg, na pierwszym miejscu. Czego się życzy takim pływakom? Połamania. W związku z tym połamania. Dzięki.